Furman śmierci. Historia opowiedziana w żywych obrazach przez Wiktora Szyströma. Występują siostra Armii Zbawienia leży umierająca. Zapadła na suchoty, chorowała od roku i nie miała siły dłużej walczyć. Gdy utraciła wszelką nadzieję, udała się do domu, do matki. Przy jej łóżku czuwa koleżanka z Armii Zbawienia. Niech siostra Edyt nie myśli już o biednych. Dość już siostra dla nich zrobiła. Poślij po Dawida Holma. Nie rób tego. Opiekowaliście się moją córką, dopóki tliło się w niej życie. Pozwólcie mi się nią zająć teraz, kiedy umiera. Dlaczego siostra Maria nie chce spełnić mojej prośby? Proszę, poślij po Dawida Holma. Zaraz go tu sprowadzę. To niemożliwe. Nie pozwolę, by Dawid Holm udał się do umierającej.
Nie znalazłam go, ale kazałam Gustafsonowi go szukać. Na pewno go tu sprowadzi. Biedna pani Holm. Odprowadzę ją do domu. Byłoby niedobrze, gdyby mąż ją tu spotkał. Jeśli w ogóle się tu pojawi. Dzień, w którym wydarzyła się ta historia, nie był zwykłym dniem. Była to Wigilia Nowego Roku. Tutaj na pewno będziemy wiedzieli, kiedy wznieść noworoczny toast. Dość nieprzyjemnie czekać na nowy rok wśród zmarłych. Chyba nie boicie się duchów, panowie. Czekając, aż wybije północ, posłuchajcie mojej noworocznej opowieści. Miałem kiedyś przyjaciela Georgesa, który nigdy się nie smucił.
Pochodził z porządnej rodziny, miał stypendium i studiował w Uppsali. Był więc nieco mądrzejszy niż większość z nas. Nowego roku zmieniał się jednak nie do poznania. Dzisiaj Wigilia Nowego Roku. Ostatni dzień Starego Roku. Kto umrze w ten wieczór, będzie musiał powozić karawanem. Jest taki stary karawan. Powozi nim niezwykły woźnica, tylko furman służący srogiemu mistrzowi, któremu na imię Śmierć. Thank you.
Jeden dzień w jego służbie to tyle, co 100 lat na ziemi. Musi służyć mu dzień i noc. Koniec części pierwszej. Furman śmierci, część druga. Dokądkolwiek zawita, spotyka smutek i rozpacz. W każdym miejscu musi wypełnić swój ciężki obowiązek.
Karawan zawsze jest ten sam, koń też, ale nie furman. Nieszczęśnik, który wyda ostatnie tchnienie o północy w Wigilię Nowego Roku, zostaje furmanem śmierci na następny rok. Teraz już wiecie, dlaczego tak się boję śmierci właśnie w ostatnią noc starego roku. Słyszeliście, panowie, że Georges zmarł właśnie w ostatnią noc starego roku. Dlaczego Gustafsson nie wraca z Davidem Holmem? Chodź ze mną, Dawidzie. Siostra Edith umiera i pragnie cię zobaczyć przed śmiercią. Jeśli siostra Edith chce się z tobą zobaczyć, musisz natychmiast do niej iść.
To ty, Dawidzie. Przyjdzie ci teraz zająć moje miejsce. Powinieneś raczej jak najszybciej zawieźć mnie swoim wozem do szpitala. Tym wozem żywi nie podróżują. Gdy przybywam do chorego, za późno już na pomoc. Dobrze wiesz, że mnie już nie ma wśród żywych. Gorzej, że musisz stawić czoło skutkom zła, które wyrządziłeś podczas swojej ziemskiej wędrówki. Wiem, Dawidzie, że to z mojej winy spotkał cię taki koniec. Gdyby nie ja, żyłbyś spokojnie i uczciwie ze swoją żoną, z dziećmi i ze swoim bratem.
Jutro odsłużysz swój wyrok za pijaństwo. Będziesz wolny, ale jest coś, co może się okazać znacznie gorszą karą. To twój brat. Gdy ty siedziałeś w więzieniu, on po pijanemu zabił człowieka. Spędzi za kratkami wiele lat. Wielu uważa, że ty powinieneś ponieść tę karę, bo ty ściągnąłeś na niego nieszczęście. Przez ciebie został zabójcą. Czy to nie odwiedzie cię od złego, Dawidzie Holm? Tak, teraz rozumiem, co to znaczy ściągnąć nieszczęście na kogoś, kogo się kocha. A co z twoją żoną i z dziećmi? Zrozumiałem, jak im było trudno. Rozpocznę nowe życie. Nigdy już nie będą się na mnie skarżyć. Koniec części drugiej. Furman śmierci. Część trzecia.
Nie, nie jest chora, a przynajmniej nie była, kiedy niedawno stąd odjeżdżała. Cieszyłem się, że do niej wrócę. Gdyby była ze mną szczera, zrozumiałbym ją. Ale uciec i pozwolić, bym wracał do pustego mieszkania? Trzeba nie mieć serca. Przestańcie się śmiać. Odnajdę ją i pokażę, jak to jest, gdy serce zamienia się w lód, jak moje teraz. Nie będę ci przypominać, jak wędrowałeś po kraju, poszukując żony i jak rosła w tobie nienawiść i żądza zemsty. Powrócę teraz z tobą do tego samego dnia sprzed roku, kiedy przybyłeś do tego miasta, któremu przysporzyłeś tyle nieszczęścia. Wtedy to, w Wigilię Nowego Roku, Armia Zbawienia otworzyła w mieście nowy przytułek dla biedoty.
Nie chcę jeść, chcę spać. Odłóż ją. Mogą być na niej zarazki, a piec do sterylizacji jeszcze nie działa. Czy siostra nie rozumie, jak bardzo się cieszę, mogąc zrobić coś dla pierwszego gościa, którego Bóg nam zesłał? Połóż się. Miałaś męczący dzień. Ja się tym zajmę. Panie, spraw, by ten nowy rok był szczęśliwy dla naszego pierwszego gościa. Całą noc spędziła pochylona nad kurtką, nie bacząc na smród i zarazki. Mróz zimowej nocy wtargnął do środka. Zmarznięta położyła się do łóżka.
To pani zszyła mi kurtkę? Może pani poprosić tu tę, która to zrobiła? Szkoda trudu, panienki. Wolę, kiedy jest tak jak dawniej. Przyzwyczaiłem się. Zanim pan wyjdzie, chcę zaprosić pana do siebie za rok o tej samej porze. Dzisiaj w nocy modliłam się o dobry rok dla naszego pierwszego gościa. Ciekawa jestem, czy Pan Bóg mnie wysłuchał. Jasne, że przyjdę. Przekona się Pani, że Boga nic nie obchodzą te Wasze bzdury. Zanim mnie zastąpisz, spełnisz obietnicę, którą wtedy złożyłeś. To przez ciebie nabawiła się śmiertelnej choroby. Czeka na ciebie.
Los podarował ci coś wspaniałego, a ty to odrzuciłeś. Nie unikniesz żalu i wyrzutów sumienia, tak samo jak nie unikniesz swego przeznaczenia. Przez następny rok będziesz furmanem śmierci. Więźniu, wyjdź ze swego więzienia. Duszo, która opuściłaś ciało, gdy zegar w noworoczną noc wybił północ, przejmij moje obowiązki. Teraz przez rok będziesz uwalniać dusze z ich ziemskiego więzienia. Koniec części trzeciej. Furman śmierci. Część czwarta. To śmierć, ale przychodzi za wcześnie. Widzisz, że się ciebie nie boję. Pójdę z tobą, ale daj mi czas do jutra. Jest ktoś, z kim chciałam się jeszcze zobaczyć.
Nie wiesz, jaką straszną krzywdę mu wyrządziłam. Nie mogę stanąć przed obliczem Pana, zanim jej nie naprawię. Ten, z którym chcę się spotkać, to mężczyzna, którego kocham. Rozumiesz mnie? Ja go kocham. Zgodziłbym się, gdyby było to z pożytkiem dla ciebie. Wiem jednak, że nie masz żadnej władzy nad tym człowiekiem. Próbowałaś go zmienić. Miałaś nadzieję i wierzyłaś, że jest w nim coś dobrego, ale on zawsze cię zawodził. To przez ciebie porzucił dom i swoją pracę. Ty zrobiłeś z niego pijaczynę. Nie pozwól, by zrujnował ci życie. Thank you.
Armia Zbawienia zaprasza na spotkanie w środę o godzinie 8 wieczorem. Idź, daj się zbawić, a ja będę się przyglądał. Co ty wyprawiasz, kobieto? Też mam suchoty, ale ja kaszlę ludziom w twarz. Niech zachorują. Czy oni są lepsi od nas? On tylko tak wszystkich straszy. Tak naprawdę nie jest wcale taki zły. Czemu pan tak bardzo nienawidzi swoich bliźnich? Niech się pani o mnie nie martwi, panienko. Za kilka dni opuszczę to miasto. Niech pan tego nie robi. Proszę zostać.
Chcę jeszcze o Pana powalczyć. To nawet kusząca propozycja, ale nie mogę zostać. Bo widzi panienka, przemierzam Szwecję wzdłuż i wszerz, szukając pewnej osoby. Co to za osoba? Powiem panience, kiedy ją znajdę. David Holm szuka mnie. Jestem jego żoną. Nie mogłam dłużej patrzeć, jakie prowadzi życie. Odeszłam od niego. Zabrałam dzieci i w tajemnicy przed nim uciekłam. Przeniosłam się do tego miasta, bo było daleko od naszego domu. Nie przypuszczałam, że kiedykolwiek będzie mnie tu szukał. Musi pani do niego wrócić. To jego jedyny ratunek. Nie oczekuję, że podejmie pani decyzję dzisiaj. Proszę mi tylko obiecać, że pani to rozważy. Za jakiś czas wrócimy do tej rozmowy.
Pokonała własne uczucie. Nie pragnęła dla siebie niczego, co należało do tego świata. Chodź. Przekonasz się, że czeka cię miła niespodzianka. Koniec części czwartej. Furman śmierci, część piąta. Roślinę, która wyrosła wśród cierni, chciała przesadzić do żyźniejszej ziemi i pewnie byłoby się jej to udało, gdyby nie... Doktor powiedział, że to zapalenie płuc. Jest bardzo słaba. Od nowego roku ciągle choruje. David Holm przyniósł jej nieszczęście. Teraz martwi się o niego i jego żonę. Proszę jej nic nie mówić. Thank you.
miej serce i przynajmniej dzieci nie zaraź. Tym razem tak łatwo mi nie uciekniesz. Czy nie masz już dość zemsty, Dawidzie? Czemuż ja ich połączyłam? Gdybym tego nie zrobiła, jego grzech nie byłby tak wielki. Daj mi jeszcze chwilę. Nie mogę teraz umrzeć. Muszę się przekonać, że on się zmienił. Daj mi trochę czasu. Thank you.
Wiesz, że go kocham. Nigdy nie kochałam go tak mocno jak właśnie dzisiaj. Więźniu, najdroższy, wyjdź ze swojego więzienia. Chodź, nic tu po nas. Wkrótce po nią przyjdą. Wiesz, Dawidzie, chciałbym przekazać ludzkości życzenie noworoczne. Chciałbym, by wspólnie się modlili. Panie, pozwól, by moja dusza dojrzała, zanim nadejdzie pora żniw. Czego tu szukamy? Tu nikt nie umiera. Dłużej tego nie wytrzymam. Muszę odejść. A nie mogę zostawić ich tu samych.
Nie miejcie mi tego za złe. To nie moja wina. Starczy, Dawidzie, i dla mnie, i dla dzieci. Tak, widzę. Przecież jestem tutaj. To mój obowiązek. Muszę się z niego wywiązać. Nie pozwól, by to się stało. Nie pozwól, by te niewinne biedactwa umarły. Nie mam żadnej władzy nad żywymi. Do kogo mam się zwrócić? Mam modlić się do Boga czy do Jezusa Chrystusa? Do kogo mam kierować moją błagalną modlitwę? Jestem grzesznikiem. Zwracam się do tego, który jest Panem życia i śmierci. Jestem nędznikiem i nie mam prawa prosić Cię o cokolwiek. Złamałem wszystkie Twoje przykazania. Niech pochłonie mnie ciemność. Niech nic po mnie nie zostanie. Panie życia i śmierci, zrób ze mną co zechcesz, ale ocal tych troje. Widzę, że już nie muszę się o ciebie martwić, Dawidzie. Więźniu, wróć do swojego więzienia.
nie zrobiła tego. Zdążyłem na czas. Siostra Edith nie żyje. Byłem przy niej. Obiecałem jej, że będę dobry dla ciebie i dzieci. Kłamiesz. Siostra Maria powiedziała, że nie zgodziłeś się przyjść. Ty płaczesz, Dawidzie? Nikt mi nie wierzy. Przysięgam, że się zmienię. Chcę być dobrym człowiekiem, ale nikt nie daje mi wiary. Jakże więc mam nie płakać? Nie jest łatwo ci uwierzyć, ale skoro płaczesz, to ci zaufam. Wierzę ci. Muszę wypłakać cały mój smutek i żal. Dopiero wtedy będę mogła być szczęśliwa. Panie, pozwól, by moja dusza dojrzała, zanim nadejdzie pora żniw. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Elżbieta Frontczak-Nowotny. Czytał Paweł Straszewski.